Witajcie kochani, witam Was serdecznie w kolejnym czytaniu horoskopowym. I dzisiaj kochani, pamiętajcie, mamy dwutygodniówkę, czyli jest to czytanko na następne dwa tygodnie. Chciałabym życzyć każdemu Tobie z tego miejsca wspaniałego czasu w gronie tych osób, z którymi chcesz jak najbardziej spędzić ten czas ciepły, rodzinny. Niech jest radosny, niech jest pełen przyjemnych momentów. Życzę nam wszystkim, żebyśmy potrafili w tym czasie doceniać te osoby, które są wokół nas i to, co mamy, i te sytuacje, które są wokół nas, żebyśmy potrafili jak najwięcej dobrego z tego czasu wyciągnąć, jak najwięcej radości i żebyśmy potrafili też rozsądnie podejść do tego wszystkiego i dać sobie też czas na odpoczynek, na relaks, na spokój i na wyciszenie. Życzę nam, kochani, żebyśmy weszli w nowy rok z planami, pomysłami i z lżejszym serduszkiem, żebyśmy zostawili za sobą jakieś takie emocje, uczucia, może przeprowadzili tą rozmowę, która od dłuższego czasu nie jest przeprowadzona, leży nam gdzieś na serduszku, a się spotkamy na przykład z tym kimś. Żeby pozwolić sobie właśnie na wejście w nowy rok z zupełnie inną energią. Tego nam wszystkim, kochani, życzę. Oczywiście z serduszka dziękuję każdemu Tobie za ten fantastyczny rok, za te wszystkie komentarze, które piszecie do mnie, za sesje indywidualne, za to, że mi ufacie, za to, że ze mną jesteście, za to, że czuję, że ten mistyczny ogród jest dla Was ważny. Dziękuję kochani, z radością wykonuję te wszystkie czytanka, z wdzięcznością siadam do tej pracy i wiem, że jest tutaj odbiór, więc serduszka dziękuję Wam za to, że jesteście. Każdemu Tobie dziękuję, przesyłam miłość, światełko i energię uzdrowienia, jeżeli tych energii potrzebujesz. Oczywiście ze źródła tych energii, prawda, ze źródła światła, miłości, uzdrowienia, tyle ile potrzebujesz, żeby poczuć to światełko, poczuć tą radość, poczuć tą miłość w tym czasie. Jak zawsze, kochani, jeszcze przypomnę, są to czytania ogólne, bierzmy co rezonuje, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć, jak zawsze. I kochani, w przyszłym tygodniu, zamiast klasycznie tygodniówki, będziemy mieć miesięczny horoskop, który wejdzie na kanał tak jak wchodzi nam teraz tygodnióweczka, czyli środa, pierwsze cztery znaki, później czwartek, kolejne cztery znaki i piątek, ostatnie cztery znaki. I tak już będzie w przyszłym całym roku dokładnie tak samo, czyli będzie ta zmiana, kochani, na stałe wprowadzona. Czuję, że muszę troszeczkę zwolnić tempo, moje ciało mnie o to bardzo intensywnie poprosiło, dlatego będziemy mieć tygodniówkę, później właśnie dwutygodniówkę i miesięczny horoskop. Tak będzie wyglądał harmonogram naszych czytań już teraz od tego miesiąca, no i później będziemy to kontynuować. Będę o tym oczywiście mówić. Zamiast horoskopu tygodniowego właśnie w ostatnim tygodniu każdego miesiąca będziemy mieć horoskop miesięczny i myślę, że jeszcze nam tu będę nagrywać coś dodatkowego, kochani, jakiś taki bonusik, może wybierz kartę, a może jakiś horoskopik dla każdego znaku, ale taki szybciutki, w jakimś fajnym temacie, zobaczymy. Może wrzucę jakąś ankietę, żeby Was zapytać, zobaczymy, będziemy planować, będziemy robić, żeby było fajnie i przyjemnie. Kochani, tyle, zapraszam Was w tym momencie już do horoskopu, utulam mocno. Witajcie kochani, witam wszystkie osoby spod znaku bliźniąt na czytaniu dwutygodniowym na ten czas najbliższy. Zobaczmy, co dla bliźniąt w obszarze prywatnym. O, okej, pokazuje nam się energia runy Ansus. Tak, energia czwarta. Pierwszy raz chyba poczułam harmonia, potrzebna jest tu harmonia podczas rozmowy, harmonia wypowiadania się też, czyli koncentracja na tym, co się mówi, ważne, co powiesz, ważne, jakim tonem to powiesz.
Tak, czuję, że tu w jakichś relacjach ważne rozmowy przed tobą. Oczywiście mogą to być rozmowy prywatne, takie romantyczne, a jakby z partnerem, partnerką, ale może to być też ktośkolwiek, członek rodziny, ktoś w twoim otoczeniu, w życiu prywatnym. Zobaczmy, kochani, więcej informacji na ten temat. W każdym razie ważna będzie rozmowa, to jak się właśnie mówi, jak się wypowiada na jakiś temat, jakim tonem. Cały czas czuję, żeby powtarzać to, ważny będzie ton, jak się to mówi. I tu zobaczcie, czwórka kielichów, widać jakąś tęsknotę za kimś albo za czymś, ale jest też dziewięć kielichów, czyli radość, czyli fajne spotkanie w grupie, jest przyjemnie, jest jakaś radość, prawda? Są tutaj jakieś takie momenty, kiedy czujesz się fajnie w tej grupie, przyjemnie. Może właśnie razem coś wspominacie. Uwaga, żeby nie popadać w izolację, będąc w grupie, czy nie brać do siebie jakichś specyficznych komentarzy na przykład, nie blokować się na jedną formę możliwych zdarzeń, bo jeżeli mamy jakąś przed sobą jakieś wydarzenie, na przykład spotkanie, prawda, w gronie rodziny czy przyjaciół, mniejsze, większe, to często mamy skłonność do tego, żeby zakładać, jak to ma wyglądać, żeby jakby stwarzamy sobie taką wizję, jak to ma wyglądać, taki obrazek, prawda? I jeżeli tak zrobisz tutaj, to czujesz, że możesz się bardzo rozczarować, bo wydarzenia podczas tego, o czym myślisz teraz, czy to będzie większe spotkanie, mniejsze, codzienność, wszystko jedno, pokażą ci potrzebę bycia bardziej elastycznym, jakby w rozmowie, i aby pozwolić, żeby to płynęło, prawda? Nie próbować kontrolować wszystkiego, co się dzieje, czy na przykład jak rozmowa jest przeprowadzona, w którą stronę idzie. Czuję, że są tu jakieś rzeczy, które mogą cię zaskoczyć. Co tu mamy? Rada do obu obszarów, król buław. Ok. Czyli bądź osobą dynamiczną, energiczną, działaj, mów z głębi serducha, prawda? Natomiast jednocześnie uważaj, żeby tutaj nie być jakby za bardzo, prawda? Nie wychodź przed szereg jakby. Jeżeli nie masz gotowości spotkać się z jakąś konfrontacją, bo ja czuję, że tutaj może być gorąco, mogą być jakieś też intensywne, gorące rozmowy i jakieś niezrozumienie. W związku z tym gorące dyskusje. No wiemy, o co chodzi przecież, kochani, prawda? Wszyscy jesteśmy Polakami, krewnie woda. Dokładnie. Dobra. Zobaczmy dalej, co tu jeszcze nam się pokaże. Jakieś tutaj bliźnięta albo mają przy sobie kogoś bliskiego romantycznie, albo tutaj pojawia się taka osoba w tym czasie. Jedynie co jest ostrzeżenie, uważaj, żeby się nie blokować na postrzeganiu tej nowej osoby poprzez pryzmat wcześniejszych relacji, związków, bo to może sprawić takie przyblokowanie wewnętrzne i no, gdzieś jakieś tu znowu nieporozumienia, prawda? Druga energia, zobaczcie, jeżeli w jakimś związku, w jakiejś relacji jest tutaj gdzieś pod górkę, że tak powiem, może właśnie jest jakieś niezrozumienie, może jest tutaj jakieś nieporozumienie, jakiś żal tutaj może ktoś do kogoś ma, prawda? Na przykład, że coś wygląda inaczej niż ty chcesz. Na przykład, to jest taki przykład. Wówczas w tym czasie jest pokazane, popracuj nad tą relacją, popracuj też nad byciem partnerem dla tej osoby, czy tam partnerką, prawda? Czyli żeby nie patrzeć z tej przyblokowanej perspektywy, ja widzę to tak,
i kropka, prawda? I nie widzę tutaj możliwości ruchu, tylko bardziej z takiej elastycznej pozycji. Okej, porozmawiajmy o tym na luzie, pokaż mi swoją perspektywę, usiądźmy razem, prawda? Niech ten czas będzie przyjemny. A tutaj zobaczcie, jak widać, że ktoś trzyma się swojego, do tego robi z siebie ofiarę, prawda? Pokrzywdzoną osobę, przyblokowaną, która nie ma żadnych możliwości ruchu. W momencie, kiedy ktoś robi z siebie ofiarę, z tej drugiej osoby robi kata automatycznie. Osoby, może to być czasem sytuacja jakaś. I czuję, że w związku z tym są jakieś nieporozumienia właśnie tutaj. Są albo były, ale tutaj znowu to się pokazuje, prawda? Nie oczekuj także, że wszystko będzie tak, jak ty chcesz, żeby było, bo tutaj widać, że są inne osoby, które też mają swoje wyobrażenia, i każdy tu jakby po swojemu widzi coś. Każdy ma swoją perspektywę, każdy chce, żeby to jakoś wyglądało w dany sposób. Ciekawe, bo ta energia wyskoczyła nam już dla wcześniejszych znaków, chyba dla byka. Jest jakaś relacja, słuchajcie, gdzie jest dużo współuzależnienia, jest dużo właśnie tego rodzaju blokad, o których tutaj mówiłam. Jest też dużo lęku, dużo niewyjaśnionych kwestii. Jest to czas, kiedy można faktycznie usiąść i porozmawiać, rozważyć to wszystko, ale ważne jest, słuchajcie, żeby wyjść do tej rozmowy właśnie z taką energią chęci dogadania się bardziej niż blokowania się na jednym postrzeganiu, prawda? Dokładnie. Dobrze. Okej. Zdecydowanie będą tutaj, słuchajcie, trudne rozmowy. To już widać, prawda? Ale kiedy podejdziemy z jasnością umysłu, z taką klarownością do tego tematu, wówczas zdecydowanie uda nam się gdzieś spotkać w pół drogi, prawda? Chodzi o to, żeby mieć otwarty umysł, żeby się nie blokować tutaj w ten sposób. No ciekawe. Dobra, zobaczmy sobie dalej. Prawdę ukrytą sobie teraz weźmy dla bliźniąt. Pierwsza karta. Ktoś mówi, nie masz pęcia, jak trudno mi było pozwolić tobie odejść. I druga. Ktoś mówi, że udało ci się podejść, zbliżyć do tej osoby bardziej niż komukolwiek wcześniej. No właśnie. Czuję tu, kochani, jeszcze jakąś energię kogoś, kto... Jak to powiedzieć? Kogoś, kogo nie ma przy tobie teraz, ale ta osoba pozostawiła po sobie bardzo dużo uczuć, emocji i jest tu sporo osób, które tęsknią za kimś, kogo już tu nie ma. Albo możesz też tęsknić za kimś, kogo tutaj, gdzie jesteś, nie ma. Z jakich względów nie udało się doprowadzić do spotkania. I jest to smutne, jest to przykre tutaj ewidentnie. Cały czas mam poczucie, słuchajcie, że ten czas będzie dla nas taki słodko-gorzki. Super fajne rzeczy, fajne sytuacje, przyjemne spotkania, a potem bach, jakaś trudna rozmowa na przykład, albo właśnie jakieś takie cięższe emocje. Dobra, zobaczmy sobie runę, tą drugą w obszarze poza... Okej, poza prywatnym. Dobra, co to mamy? Mamy gebo, siódemeczkę. Mamy gebo, czyli jakaś współpraca, jakieś partnerstwo tutaj jest pokazane i jest potrzeba, jest ważna harmonia. I ciekawe, bo to samo tu poczułam z tej energii. Tu harmonijne rozmowy, a tu harmonijna współpraca. Zobaczcie, partnerstwo. Okej. Dobrze, zobaczmy, jakie karty tarota i będziemy sobie dalej. Tak, mamy króla monet, czyli jest podpowiedź powoli, a do przodu. Pamiętaj o tym, żeby nie szaleć z pracą, żeby też sobie pozwolić na odpoczynek. Król pentakli doskonale wie, prawda, jak podzielić sobie ten czas między pracą a odpoczynek, aczkolwiek czasem za bardzo
intensywnie, zobaczcie, pracuję 10 buław dokładnie. A tutaj trzeba by sobie pozwolić też na radość, na zabawę, na rozluźnienie, na pobawienie się, nie wiem, z dzieckiem, na pobawienie się z psiakiem, czy z kociakiem, czy co tam masz, na to, żeby wyjść gdzieś, żeby się rozluźnić, żeby się też rozerwać, prawda? Żeby pozwolić sobie na to, żeby ucieszyć się życiem, a nie tylko siedzieć z nosem w pracy, czy w jakichś załatwieniach i skupiać się na tych sprawach, które są do zrobienia, do załatwienia, prawda? Dobrze, zobaczmy sobie dalej. O, jakaś karta nam wystrzeliła. Mamy tutaj, zobaczcie, nietoperza, który tu przed czymś przestrzega. Uważaj, bo coś tutaj jest albo ktoś wokół ciebie, kto może nie do końca sprzyja tobie, więc jeżeli zastanawiasz się nad jakąś nową współpracą na przykład, to ja bym powiedziała, rozważ to ponownie, dowiedz się więcej na temat tej osoby. Oczywiście nie musi chodzić o nową osobę, może chodzić o jakąś osobę, jakąś współpracę obecną, ale zdecydowanie wtedy będziesz wiedzieć, o kogo chodzi, bo widać tutaj 10 buław, czyli ciężar wokół tej współpracy, prawda? Mamy tutaj węzeł, który pokazuje, że jakieś plany mogą nie pójść w taki sposób, jaki jest rozrysowany przez ciebie. Coś tutaj jakby staje temu na drodze. Coś więcej będzie trzeba jeszcze zrobić. Tak, no zdecydowanie ktoś tutaj ma nową sytuację. Może to być oczywiście w prywatnym życiu, ktoś tutaj ma, zobaczcie, dziecko małe, nowe, czyli nowy dodatek do rodziny. Ktoś tutaj ma dodatkowe obowiązki, które się pojawiają. Komuś tu się rodzi, że tak powiem, pomysł rozwinięcia czy rozpoczęcia jakiejś nowej działalności na przykład, ale jednocześnie jest tutaj dużo ciężaru, ponieważ masz świadomość tego, ile już masz obowiązków, ile już masz kwestii do załatwienia i teraz zastanawia się tu bliźniaczek, jak mam pogodzić to, co już jest, z tym, co ja chcę, żeby także było, prawda? Tak, jeżeli chodzi o pracę, uważaj, żeby nie brać więcej na swoje barki, niż jesteś w stanie udźwignąć. Możesz mieć takie poczucie przez chwilę, że dasz radę jeszcze więcej, natomiast z czasem zrozumiesz, że to nie była właściwa decyzja. Więc tutaj ja czuję, że ty możesz być dla siebie największym wrogiem w tym czasie, wymagając od siebie za dużo, więc uwaga kochani, żeby nie przesadzać. Tak, Geba, może skupmy się na tym, bo ta energia jest przecudna. Oczywiście widać tutaj jakąś fajną wymianę, widać tutaj właśnie jakąś współpracę, widać tu jakieś partnerstwo, widać tu jakieś zjednoczenie. Widać tutaj, że z kimś dobrze ci się pracuje, ładnie to idzie, ale oczywiście są też lepsze momenty, są może też słabsze momenty, są tu jakieś kwestie, które trzeba jeszcze dopracować albo w zespole, albo z tym kimś. Jeżeli pracujesz jako jednoosobowa firma na przykład, albo jeżeli pracujesz na samodzielnym stanowisku, wówczas zastanów się, czy nie bierzesz na siebie za dużo i czy, jak to powiedzieć, czy nie blokujesz się jakby w tym miejscu, gdzie jesteś obecnie, jednocześnie gdzieś tam mając nadzieję na rozwój, na przykład pójście w nowym kierunku, ale ponieważ jest bardzo dużo tych czynności, które wykonujesz, jakby nie masz siły rozwinąć tego, co gdzieś tam w głębi ciebie krzyczy do ciebie, prawda, żeby coś nowego, żeby się tym zająć, bo i król buław, i giermek buław pokazują, że tu by ktoś chciał się rozwijać, tu by ktoś chciał coś więcej, tu by ktoś chciał zająć się czymś, co jest fajne, co jest przyjemne, co jest radosne dla tej osoby, co sprawia, że skrzydła rosną, że aż się chce żyć, prawda?
Natomiast jednocześnie ta dziesiątka buław pokazuje, że tych kwestii codziennych, tej pracy, tych obowiązków jest tak dużo, że sama myśl, aby dołożyć coś nowego, już sprawia, że czujesz ten ciężar. I tu czujesz, że jest taka frustracja właśnie. Z jednej strony chęć zainwestowania swojego czasu, energii w coś nowego, ale jednocześnie świadomość ilości obowiązków, prawda? Wokół tego, co do tej pory, więc jeżeli miałoby tu coś nowego powstać, to jak ja sobie z tym poradzę, prawda? No i jest tutaj taka podpowiedź, ktoś tutaj może pomóc w tym, przydałby się ktoś do pomocy, prawda? No tu każdy oczywiście ma inną sytuację, więc w zależności od sytuacji, wiadomo, musisz dostosować to do siebie. Ale słuchajcie, jak tak patrzę na to, ogólnie całe czytanko, to jest fajny czas, taki życiowy bardzo. Oczywiście, że w życiu, jak to w życiu, są różne momenty smutne, kiedy nas jakieś emocje dopadają, jakieś wspomnienia. Są rozmowy, które trzeba przeprowadzić i czasem w tych rozmowach się blokujemy. Nawet czasem mamy świadomość, że się na coś blokujemy, przy czymś upieramy, prawda? Pojawiają się czasem sytuacje, kiedy musimy dać drugiej osobie jakąś kolejną szansę, bo coś tam nawywijała, więc w tym czasie też się to pokazuje. Wiadomo, to są 2 tygodnie teraz, więc dużo czasu. Co jest tutaj ważne? Bądź wierny, bliźniaczku, tu swojemu sercu, swojej intuicji wewnętrznej, swojemu wewnętrznemu instynktowi. Tutaj daj się prowadzić tym energiom. Nie pozwól, żeby prowadziło cię ani ego, ani emocje. Dlatego, że wtedy możesz się tutaj pogubić, jak w labiryncie. Tak. Rób, działaj, krok za krokiem, godzina za godziną, dzień za dniem. Planuj, ustawiaj priorytety, działaj. Ale pamiętaj, uważaj, żeby nie brać na siebie za dużo, bo możesz przeholować i możesz mieć poczucie przytłoczenia w tym czasie ilością obowiązków. Ale naprawdę, słuchajcie, czuję tu bardzo piękną energię, dużo fajnych rzeczy będzie się działo. Dobrze, zobaczmy teraz, mienie wybierz kartę na koniec. Jak zawsze możemy zapytać osoby, sytuację, o wydarzenie. Na 3 możliwości dla bliźniąt mamy 1, 2 i 3, jedyneczka. Odpuść przeszłość. No tu ewidentnie jakaś przeszłość krzyczy, będzie wracać. Może też wrócić ktoś z przeszłości, będzie chcieć rozmówić się z tobą, o czymś pogadać, albo gdzieś spotkać możesz kogoś z przeszłości także. Albo po prostu wrócą emocje, myśli, wspomnienia. 2. Tu mamy zdecydowane tak i tu by trzeba się otworzyć podczas rozmowy z kimś, być bardziej otwartym jakby, prawda, na to, co ktoś mówi. I 3, tutaj mamy, kochani, mało prawdopodobne. Tyle. Życzę nam, kochani, żeby ten czas był wyjątkowy, żeby był piękny i żebyśmy my potrafili dostrzec właśnie to piękno w tym, co będzie się działo, żebyśmy potrafili też mądrze podejść do ilości obowiązków, żeby się nie zarzucać nimi i żebyśmy potrafili iść za głosem serca, ale jednocześnie nie dawać się prowadzić emocjom. To jest jedna z trudniejszych rzeczy w naszym życiu, ale wierzę, że sobie poradzimy. Wszelkiego spełnienia w tym czasie, kochani. Utulam mocno i do usłyszenia. Pa, pa.